Hej, siema, no witajcie z tej strony Wrona, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w trzecią erę i pojawia się on w wielkim i ważnym dla was i dla mnie dniu. Mianowicie wakacje. Tak, nagrywam ten odcinek, jest piątek. I wy go będziecie widzieć wy go będziecie widzieć w poniedziałek, tak. W poniedziałek go będziecie widzieć. No i co tu dużo mówić, no nareszcie mamy wakacje, ja tutaj będę cisnął tego Total War'a do momentu, aż nie zakończę tej kampanii, a później dam wam jakiś, nie, po prostu wiem, zapytam się was, co będziecie chcieli tam później obejrzeć. Urukowie, słabiutko. A dobra. Nie obronimy tego miejsca, niestety w tym momencie nie. Ale później się odbijemy. Czyli będę musiał chronić moją flankę południowo-wschodnią przed najazdami Mordoru. Będzie problem. Tutaj atakuje mnie kolejna armia. Tym razem Góry Mglistych. Aż taki wpierdziel, no nie ma szans, no panowie, ja się tak nie zgadzam i w ogóle temat, więc tak sobie pomyślałem, że rzucę jakimś tematem i tak na temat obgadajmy sobie wakacje, to jest czas, w którym odpoczywamy, o 1-2 powinienem to wygrać, czas, w którym odpoczywamy głównie. A ja odpoczywam nagrywając, lub nie. Jeszcze sobie chodzę na orliki pograć i tak dalej. No i wakacje głównie chodzi o to, aby odpocząć sobie te 2 miesiące, wiecie. Odpocząć, przygotować się na kolejny rok i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy jednakże idą sobie do pracy. Ale ja jestem typem, który jest leniwy. No, uznajmy, że jestem minimalistą i moje dochody i tak są takie, że nie muszę iść nigdzie tam sobie dorabiać na boku, chociaż fajnie byłoby sobie, no nie wiem, zarobić, dajmy na to na PS4, które byłoby fajnie kupić. Ale to są inne plany. Mógłbym sprzedać moją konsolę, albo nie wiem, sobie zarobić na nowy komputer. Niestety mi się nie chce. I to jest ten problem, jestem leniwy. I aktualnie tutaj idą. Trochę obrywają po drodze, świetnie. Z faktu tego, że to jest taki pomniejszy fort, to właśnie mamy tutaj obronę. W postaci takich... jak to się nazywało? Wież. Które będą atakować przeciwnika. Dobra, oni się tu na pewno nie przebiją, jestem tego pewny. Wysłałem tam, o kurde, wysłałem tam generała. To gorzej. Jak mi zabiją generała, to będzie kiepsko. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. I robią wjazd. Kto tu wchodzi? Tylko gobliny. Ciężka piechota goblinów. Moi krasnoludzie odpuszczają, nie jestem pewien dlaczego. Ich ciężka piechota, moja to niebo a ziemia. Ale twardzi są. Dobra, bijcie się w takim razie. Ups, ups. Panowie, wy tam przegrywacie. Ci w ogóle chyba mi zabili generała. Kurna, słabiutko. Będziemy musieli tych im wysłać do pomocy. Tutaj się biją, biją. Oni już tutaj biegną jako wsparcie. Mam nadzieję ich tutaj zepchnąć do defensywy. I czekajcie sobie, łyknę Tigera. Ach, nie ma tak dobry Tiger. Wypiłem Tigera, bo nie mogłem zasnąć dzień przed zakończeniem.
Zwykle tak mam, że problem z zasypianiem, jeśli są wakacje. Jak jest taki rok szkolny i zima, to ja spokojnie zasypiam o danych tam porach. A w momencie wakacji ja dostaję takiej bezsenności, to jest dziwne. Dobra, przyspieszmy trochę, chyba to i tak przegramy. Albo przynajmniej zadamy jakieś straty. Jednak to 1 do 2 już tutaj nie zdaje rezultatów, musimy być po prostu co najmniej wyrównani z nimi. Szkoda. Ale i tak ładnie się bronimy. Tyle, że nie ogarniemy. Za mało ludzi mieliśmy. Za mało jednostek. I to nas zgubiło. O, wygrali tutaj. Już po nas. Ta. No. Bitwa taka sobie. Ale nie miałem zbytniego wpływu nawet na to. A szkoda. Utraciliśmy kolejny rejon. Trochę tracę w wyniku tej mojej ekspansji na Mordor, którą podejmuję. I to się właśnie odbija takim rezultatem. Ale innym rezultatem będzie to, że będę tutaj starał się odpychać Mordor. Góry Ngliste chwilowo schodzą na drugi plan, tak naprawdę. Co my tu mamy? Wysokie elfy, w ogóle ceń do tego. Ja straciłem rejon, to powinienem być zdenerwowany, tak naprawdę. A tutaj elfy się na mnie denerwują, w ogóle nie wiem za co. Ja tutaj najbardziej się staram wygrać tą wojnę. Podejmuję jakieś działania chociaż. A elfowie tutaj naprawdę prawie, że bezrobotni. Tutaj siły Mordoru? O kurna. Słabiutko. Przegrywamy tą kampanię. O kurde. Oni już tutaj sięgają, wow. Dobra. Dlatego rekrutuję armię w Erebor. Z Erebor będę chciał właśnie wysłać moje siły na podbicie tych rejonów tutaj, gdzie dawniej Dale władał. Ale niestety utracili te rejony. No i ja idę najpierw do Barad-dûr, a później skoczę tutaj w podbijaniu. I dlatego mam tak mało hajsu. Baraki? Nie. Ja bym tutaj chciał bonus do kultury. Albo nie, za drogo mi to wyjdzie. Chociaż kultura i tak na ładnym poziomie jest. Możemy już te podstawowe jednostki rekrutować. Dlatego zobaczmy. Kerm Doom, tutaj mógłbym zarekrutować naprawdę ładne siły. W ogóle mój garnizon tutaj naprawdę potężny. Tylko nie mam. O, mam! Mam generała! Yeah! Dobra. I idziemy po armię. Ha! Góry Ngliste, obawiajcie się. Kolejna armia krasnoludów już się rekrutuje. No i Tiger się skończył. Dwa złote za puszkę. Tanio. W porównaniu do innych cen. Ale skończę gadać o Tigerach, bo to nie jest jakiś temat, który tutaj chciałbym podejmować. Mówiłem o wakacjach, że to. No kurna! Cholera. Jak mi to podbiją, to będzie problem. Harad mógłby mi tutaj wsparcie zapewnić. A nie tam się opierdziela. Zgódź się albo zaatakujemy, daj nam kasę. O, dogadaliśmy się. Między nami jest aktualnie pokój. Ciekawe. Czy to wychodzi na to, że nie, myślałem, że o, Harad po prostu chciał ugody ze mną. Jeszcze handel z nimi podejmuje.
Nie wiem, czy to się dobrze odbije na mnie. Aktualnie jestem... O, sorry, odbiło mi się. Aktualnie jestem atakowany. Jest problemik. Dlatego wyślę mój ten tutaj garnizon do pomocy. Tutaj nie mam w ogóle sił nawet do obrony. Dlatego boję się, że utracę ten rejon. Tutaj mamy gotową armię, mamy generałów. Idziesz, jeszcze tutaj zahaczysz o armię. Będziemy na minusie i to grubo. Ale opłaca się, naprawdę. Będzie się opłacać. Mordor utraci rejony. A o to tutaj chodzi. To jest główny mój plan w tej kampanii. Aby atakować Mordor ile się da. No jeszcze góry Ngliste tutaj. O południowy zachód nie muszę się obawiać. Tam jeszcze są wysokie elfy i królestwo Arnoru. Arnor jest naprawdę silny. Dlatego nie powinni ich jakoś specjalnie podbijać. Tak szybko przynajmniej. No i co tutaj? Mordor pewnie będzie dalej prowadził swoją agresywną ekspansję na rejony północne. A moim celem będzie odpieranie go stąd. A tutaj ciekawy zabieg. Ciekawy, czy im się opłaca. Moim zdaniem im się nie opłaca, bo to będzie głupota z ich strony. I najbardziej zaawansowany jest aktualnie Harad. Ciekawe. Kiedyś ja byłem. Ciekawe siły. Dobra. Weźmy tych, albo nie. On tutaj w kolejnej turze pójdzie i wtedy weźmie te wojska, które w Cairn Dûm się rekrutują. I to od dłuższego czasu. O cholera! Seriously? Oni mnie balrogami atakują? Mogę ich odeprzeć? Tak! Odparci! Won! Won z tych ziem. One nie należą do was. Ja pierdzielę, balrogami mnie chciał atakować. No tak, aktywowałem balroga i dzięki temu góry Ngliste mogą go teraz używać jak normalne jednostki, to jest ciekawe. I ty jeszcze tutaj szedłeś. Po armię. I w kolejnej turze będziesz mógł iść na siły Mordoru. To bardziej wysunięte na północ. Będę musiał odzyskiwać te utracone ziemie, które utracili moi sojusznicy. Niestety. Mordor, tutaj ogólnie Mordor jest silną frakcją, zwykle się wybijają na wojnie. Tak samo jak Harad. Harad jest wielki w ogóle od początku gry. I co tutaj planują góry Ngliste? Planują mnie zaatakować. To ja robię od... O. No. Nice. Stracili tylko tylu. I znowu mnie... O kurna, no naprawdę. Ale mnie atakują teraz, ale mnie karają. Pięćdziesiąt lat, nie dziękuję za takiego generała. W ogóle nie mam hajsu, czyli nie jest dobrze. Ale mamy kolejną armię. Dlatego idź tutaj, na te rejony pójdziesz. Zobaczymy jak ci tam pójdzie. Za to ty idziesz do Mordoru. Teraz ten generał szedł do Cairn Dûm. No, nie zmulaj gro. No kurna. Tak mnie to denerwuje. Zbieramy nasze siły. Gotowi. Możecie iść odzyskiwać rejony.
tutaj będzie problem z otwarciem tych. Ale nie powinno być najgorzej. Przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczymy. Bo aktualnie góry mgliste strasznie się wybijają. To jest dziwne. Także agresywnie bardziej grają teraz. I chyba mają w tym jakiś cel, nie jestem pewien. Może oni po prostu są atakowani z którejś strony i chcieliby się wybić. No tutaj na pewno utracimy ten rejon, to nie ma szans na obronę tego. Tak. Tam w ogóle nie było szans. Będziemy musieli znów odbijać nasze rejony. Jeden do dwóch. No kurna, nie umiecie tego wygrać, naprawdę. Nie jest dobrze. Nie podoba mi się to. I pewnie podbiją tam ten rejon. A ja idę odzyskać mój fort, który utraciłem, a później mogę iść tutaj. No i chyba tak właśnie będę robił, bo nie widzę innego sensu. Nie mam innego pomysłu w ogóle. O, ci jeszcze idą tutaj, tak, ta Mordor. W ogóle idea tej armii z Ereboru miała być taka, że mieli iść na góry mgliste jako wsparcie. Ale Nidarydy, panowie. Musicie iść na Mordor, bo jest zbyt blisko. I zdecydował się jednak zaatakować. Ja w ogóle posiłków nie dostałem. Dziwne. A on ma ładne siły. Ostatnia bitwa na ten odcinek w takim razie. I pewnie ją przegramy. Tak jak lubię najbardziej. Yeah. Najpierw zobaczę, jakie on ma tutaj machiny oblężnicze. O kurna. Ma tylko jedną balistę. To tych bym stawił gdzieś tutaj. Wstawić się do cholery. Kurna. Stawienie tutaj to jest tragedia. Wy ich tutaj przywitacie. No i co? Wy... No tak, was. Cholera. Widzicie to ustawianie tutaj, to naprawdę problem jest. Dwa oddziały konnicy, to nie wiem, gdzieś tutaj w ogóle sobie pojedźcie, bo nie ma sensu. I tutaj mój najlepszy oddział generalski do tego. Tam się ustawi. Teraz ich dostawię. A wy macie za zadanie ich jak najwięcej zabić. Nawet ładnie kusznik ma to do siebie, że jego siła tych strzał przebija nawet ciężki pancerz. Dlatego sprawdzają się na ciężką piechotę, a łucznik sprawdza się na lekką. Ale tak jak w innych strategiach, wszystko działa na zasadzie kamień, papier i nożyce. Dobra. Zadajcie im tam jeszcze jakieś straty, panowie. Świetnie. Ładnie ich tam się pozbyli. Teraz celujcie w tych. Teraz w tych. Jednostka generalska. To się opłaci. Ich tutaj trochę załatwić. Tylko, że on nikogo nie trafia.
No i doszło do walki. Straciliśmy budynek. Dobra. Wy tutaj idziecie. Moja konica z Dale, to nie wiem. Tam podjedzie. W ogóle dwóch. Jakby miał cały oddział, to mógłbym im tutaj ładne straty zadać. Bym wygrał tą bitwę. Ale tak, nie jestem w stanie. Dobra, przebijają się, wbijacie. Ogólnie gdybym miał trochę więcej tych jednostek, ale tutaj miałem tak rozbiegane te siły. No i widzicie, udało im się przebić. Niestety. Ale straty zadam. I to spore. Tam jeszcze jacyś się biją. Moje najlepsze oddziały. Nigdy nie panikują. Krasnoludzi to ogólnie są fajne takie tanki, ale nawet taki czołg jest do pokonania. Dobra, moja konica z Dale może jakiś wjazd tutaj zrobić. Bo i tak się na wiele ta jazda tutaj nie zda. Uciekaj. No już ostatni mi został. O. Nie, cholera. Katar. Właściwie to nie katar. Po prostu kichnąłem. Minimalne zwycięstwo, no naprawdę. Gdybym miał cały oddział konnicy, a tak. Wpierdziel. Minimalnie jeszcze. To boli. Taka porażka boli najbardziej. I generał umarł. To koniec bitwy. Mogę nie wygrać tej kampanii. Głównie ona już tak schyla się ku zwycięstwu tych złych. I to mi się nie podoba. Bo ja tutaj, jeśli jestem najsilniejszy z tych dobrych, to trochę niedobrze jest, jeśli ja będąc taki silny. O kurna, biorą to oddziały naprawdę. Ja się was pytam, skąd to nie biorą? Nie no, Gundabad mi nie mogą podbić, bo naprawdę już ten dochód mi całkowicie zmaleje. Ale na szczęście mam tą armię z Kerundum. Kurde, jak mi gra się tnie. Dobra. Coraz gorzej. Tutaj minimalne oddziały. Oblegaj. Jeden oddział w ogóle, to jest niesamowite. On tu dalej będzie iść. Znów do Mordoru armia wkroczy. Super. O, udało się. Dobra, to ja tutaj za. Kończę ten odcinek. W kolejnym odcinku będę się starał odzyskiwać moje rejony. A w tym odcinku to było na tyle. Żegnam się z wami tutaj Wrona. Do zobaczenia. Hej.